Oj, chyba mamy gościa. Właśnie, to zawsze. Tylko tutaj kot przychodzi. Na poprzednim odcinku dzisiaj też przyszedł, to wszędzie on leje. Pokaż się, Łatek, naszym widzom, jakim jesteś ładnym kotem. To jest kot naszych sąsiadów, ale nas odwiedza. Widzieliście go na poprzednim odcinku, jak go jeszcze nie widzieliście na poprzednim odcinku, to możecie zobaczyć. Ale dobra, lecimy. Kogo my tu mamy? To. Tutaj, tu, tak. Livermore z reprezentacji Anglii. Kogo tutaj mamy? Dalej. Lion z reprezentacji Meksyku. Coś się pomyliło. Karta uszkodzona, niestety, kolejna. No trudno. No trudno, ale dobrze, że jest. Jedynak, ale chyba powtórka. Tak. Z reprezentacji Australii, trudno. Z reprezentacji Korei Południowej. Chyba tego pana mieliśmy, czy nie? Nie wiem. Bardzo podobne nazwiska mają. Sung Yueng z reprezentacji Korei. Kogo my tutaj mamy? Trauko, tak? Połóż. Z reprezentacji. Ale do góry nogami położyłeś. I co odpowie na to? No, sekundę. Puszka. Peru i Sobi z reprezentacji Egiptu. Identyczne. Karta jaka? Rising Star? Rising Star. Kładziemy ją Kaszetka. Tutaj. Listerka. Myślę, że to też jakiś pusty przebieg będzie. Tak. Teraz blisterek, tak? Blister. Wracamy do blisterka. Tu będzie. Kogo my tu mamy? John Stones z reprezentacji Anglii. Chyba powtórka. Koulibaly z reprezentacji Senegalu. Kolejny piłkarz Senegalu przedstawiamy Państwu. A, chwila. Możesz wziąć tego pana, Koulibaly. Jest to gwiazda Senegalu. Obrońca. Nie wiem, gdzie, w jakim klubie gra na co dzień. No ale w każdym razie przyjdzie nam się z nim zmierzyć. Giroud, Olivier Giroud. Piłkarz Arsenalu. O ile dobrze pamiętam. A gra w reprezentacji Francji. Toivonen z reprezentacji Szwecji. Ciekawe, czy zagra Ibrahimowicz. Wątpię. Lingard z reprezentacji Anglii. I odpowie... Sisto. Rising Star. No jak na razie blisterek. Dużo lepiej. Tak. No. No ciekawe. Pokażmy tę kartę. Dobra. To odpowie na to blister. Blister. To, raczej puszka. To puszka. Przedostatnia saszetka puszkowa. Puszki. To nie będzie pustego prawiego, już to wiem. To będzie fan's favorite. Fan's favorite. To fan's favorite. No, to pokazujemy. Harry Kane. Reprezentacji Anglii. Bardzo mocna karta na pewno. Dani Alves z reprezentacji Brazylii. Jerome Boateng z reprezentacji Niemiec. Vitolo z reprezentacji Hiszpanii. Arroyo z reprezentacji Panamy. Oraz... Powtórka. Sung Yueng z reprezentacji. Ale jest! Korei. Powtórka. Saszetka. Saszetka. Jest łatwa do otworzenia. To jest bardzo fajną kartę, której jeszcze nie miałem.
To też będzie fun, więc show nie ma. Gonzalo Higuain z reprezentacji Argentyny. Sassi, już pamiętam pana z reprezentacji Tunezji. Pereira. Z Urugwaju. Z Urugwaju, ślicznie. Taremi z reprezentacji. Jakiej? Iranu, dobrze spojrzałem? Iranu. Czekaj, może tak pokażmy te karty, że chociaż przez chwilę pokazujmy. Tak jest, połóż kolejno. Galase z reprezentacji Peru. Oraz kogo my tu mamy? Bardzo fajna... Gunnarsson z Islandii. Bardzo fajna karta. Gunnarsson, pokażmy ją. Pokażmy ją. Gunnarsson. Islandczyk. Co tu odpowie? Ostatnia też jest ta z puszki. Co odpowie na... No na razie zdecydowanie... Parowanie. No zdecydowanie lepiej wychodzi. Blisterek. Ten odpowie. Mała puszka. No, tu w puszka musiałaby mieć jakąś ikonę chyba, albo coś w tym stylu, żeby tak pokonać blisterek. Kogo my tu mamy? Pobłóż, ja będę czytał. Kante, powtórka. Z Francji. Silva, Hiszpania. Arnason, Islandia. Powtórka. Rojo, Argentyna. Kogo my tutaj mamy? Iwanowicz, kolejna powtórka, Serbia. Coś ta puszka nam dzisiaj nie szła, dobrze. Nigeria. Nigeria, połóż sobie tą Nigerię gdzieś. I jest to... John Obi Mikel, też gwiazda Nigerii. Też widzieliśmy ją na żywo chyba, z tego co pamiętam grał. Czym odpowie? Chyba, że nie grał. Blisterek. Nie pamiętam. Czym odpowie blister? Ostatnia saszetka z blistra. Powtórka. Paul Pogba. No, Paul Pogba. Chyba nie mieliśmy Paula Pogby. Pokaż mi dalej. To będzie fan. Granqvist z reprezentacji Szwecji. Quaresma. Yeah! Portugalii. Mój pierwszy Polak! Pokaż go tutaj. Lak. Łukasz Fabiański. Jest Fabiański, ale ciężko trafić te karty z Polski. Tyle już mamy kart, pierwsza z Polski. Fabiański, nasz etatowy, chyba obecnie będzie etatowy bramkarz. Chyba wystąpi, jeśli nic się nie stanie, jeśli wszystko będzie tak jak jest, to będzie to nasz podstawowy pierwszy bramkarz. Martial, tak? Francji. Pokaż go. Tak jest. I jeszcze mam jakąś kartę? Tak. Ruiz. Brian Ruiz. Reprezentacji Kostaryki. No to tu prowadzenie jest. Policzmy karty specjalne w każdym produkcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kart w blistrze i tylko trzy w puszce, mimo że puszka miała cztery saszetki. Czyli w blistrze wychodzi nam jedna specjalna na saszetkę, a w puszce wychodzi nam tylko mniej niż jedna specjalna, tak? Trzy specjalne na cztery puszki, na cztery saszetki, przepraszam. Także zdecydowanie wyszedł lepiej blister, ale, nie mówmy hop, bo mamy jeszcze karty limitowane. Zobaczmy. Zobaczmy, Adaśku, jeszcze te karty limitowane. Adam? Czy zobaczymy karty limitowane jeszcze dzisiaj? Tak. No to zobaczmy. Blisterek. Luis Suarez. Nie mieliśmy? Nie. Nie mieliśmy, ależ piękna karta. Ostatnio gryzł ludzi. I nie zawodników. Tak, to już przeszłość Luisa Suareza. On się zrehabilitował bardzo dobrze, gra teraz w Barcelonie ostatnio. Wczoraj bodajże strzelił bramkę. Ponoć bardzo ładną, nie widziałem, ale słyszałem. Bardzo ładna karta, Suarez, obecnie piłkarz Barcelony. Sprawdza się w Barcelonie. No i proszę, druga karta. Yes! Messi! Suarez i Messi w jednym blistrze z Barcelony, koledzy.
Ale trafiliśmy. No, jednak wiesz co? Wydaje mi się, że ten blister bije na głowę tę puszkę. No, ale A zobaczmy, zobaczmy. co więcej. Azar! Tak? Jest olimpijka na pierwszą, więc tu na pewno wygrywa Azar. Z Luisem Suarezem wygrywa Azar. I jest Suarez. Nawet. No, Suarez zdecydowanie jednak prowadzi to w ataku, ma 95, Ale. Azar ma 93, a są to napastnicy. Nie! Przepraszam, Azar jest. No, jest pomocnikiem, ale też ma bardzo dużo. Z pomocy 98, a Luis Suarez ma 95, więc tutaj wygrywa Azar, tak? Azar. Dobra. I ostatnia limitka na dzisiaj. Hernandez. A nie mieliśmy go przypadkiem? Chyba nie. Nie. Chyba nie. Hernandez. No a nie, Hernandez zdecydowanie najsłabszy z tych kart. Zresztą teraz jest on chyba graczem. Już nie pamiętam. Grał w Arsenalu. A teraz chyba gra w Manchesterze, o ile dobrze pamiętam. I słabo. Przegrał z tym, a Messi wygrał. No, ale w każdym razie, gdybyśmy mieli wybierać, to kupilibyśmy kolejną puszkę czy kolejny blister? Gdzie lepsze karty? Gdzie więcej ciekawych kart wpadło? Mistrze, tak. Tak, oczywiście Ale też nie można oczywiście. przesądzać. Pewnie co blistry i puszki się różnią od siebie, no ale w tym przypadku akurat blister bardziej byśmy polecali. To co? Żegnamy się już z naszymi widzami. Życzymy naszym widzom co? Czego? Święty Tak, Wielkanoc. wszystkiego najlepszego na Wielkanoc. No i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!